Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawą rozkminą, słuchajcie, która nadeszła, przyszła do mnie, kiedy oglądałam pewien znany polski film, który ostatnio wyszedł, czyli 365 dni, tak, oglądam, przyznaję się, oglądam ten film. Nie z jakiejś, wiecie, nie jestem jakąś wielką fanką, to nie o to chodzi, ale oglądam z czystej ciekawości. Naprawdę jestem, jakby po prostu ciekawi mnie to, jak się ten film skończy. Pierwszy obejrzałam, żeby sprawdzić, czy wiecie, czy to jest jak 50 twarzy Greya, czy faktycznie jest takie podobne. No tak, też oglądałam 50 twarzy Greya, więc w ogóle. Ale ja właśnie chcę dzisiaj troszeczkę na ten temat z Wami porozmawiać, gdzieś tam chcę wejść w ten temat, bo wiecie, mnie oglądając ten film uświadomiłam sobie jedną rzecz. My kobiety, szczególnie kobiety, my kochamy patologicznych mężczyzn. Ja nie wiem jak to jest, ale nas po prostu ciągnie do facetów bad boyów. Przecież oczywiście wszystkie kochamy bad boyów, chuliganów, trudnych mężczyzn, którzy nie potrafią wyrażać swoich uczuć. I wiecie, jakby film 365 dni jest fenomenem. On jest, no, oglądalność ma, wiecie, ogromną. Jakby wszyscy, to jest top 1 na Netflixie, a jest chyba od 3 dni na tym Netflixie, więc wiecie o co chodzi. Jakby to jest full, wszyscy to oglądają. Wszyscy, szczególnie kobiety, po prostu kochają ten film. I wiecie, kochają film, w którym koleś porywa dziewczynę i zmusza ją do bycia z nim. I ona się w nim zakochuje w międzyczasie. I jak tak sobie rozłożycie tą historię na, wiecie, na takie czynniki pierwsze, to jak myślicie, ale patola, to jest nienormalne. Jakby syndrom sztokholmski, hello, nie? Jakby, kurczę, no, ona się zakochuje w swoim oprawcy i ale co z tego, bo on ją kocha i on ją wypatrzył gdzieś tam na jakichś wakacjach kilka lat temu i on nie może o niej zapomnieć. Znaczy, rozumiecie, jakby to się w normalnym życiu stało, to by facet poszedł do więzienia, nie? I jeszcze oczywiście jest mafiozą, włoskim mafiozą. Więc tym bardziej, w ogóle, jakby, co to jest? Ja zupełnie oglądając ten film, tak sobie uświadomiłam, jakie to są bzdury. Dlaczego tak jest? Dlaczego my kobiety w ogóle szukamy jakichś takich rzeczy? I oczywiście, no, że ci powiedziała, to tylko film, to tylko fikcja, ale ile jest takich książek? Ile jest takich filmów? Ile jest takich historii stworzonych, które kobiety uwielbiają czytać? My kochamy takie rzeczy. Pamiętniki wampirów i wszystkie oczywiście, nie Stefana, który był dobrym chłopakiem, tylko Damona, który był bad boyem i po prostu zabijał, kiedy chciał. I na przykład jakby zawsze ten typ bad boya jest dużo bardziej silny i on jest taki męski i on cię nie kocha, później cię kocha, później jednak okazało się, że on udawał, że cię nie kocha, ale tak naprawdę cię kochał, bla, 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 bla. To jest straszna, straszna sytuacja, że my jakby pragniemy trochę patologicznej sytuacji, rozumiecie? Że my pragniemy takiej sytuacji, gdzie jakby my będziemy cierpieć, że będziemy musiały walczyć o tą miłość i wiecie, i później patrzysz na swój związek i on jest bardzo fajnym chłopakiem, który jest dla ciebie miły, który się o ciebie troszczy, który cię kocha, który gdzieś tam jest dla ciebie dobry i myślisz tak, w sumie szkoda, że on nie jest taki. I taki jaki? Niemiły? Opryskliwy, nie, że cię, nie wiem, nie traktuje jak powietrze, no jakby rozumiecie o co chodzi. Ja, to jest taki absurd i ja tak sobie myślę, bo ja to biorę z siebie, słuchajcie, naprawdę biorę ze swojej głowy, jakby z tego, co się w mojej głowie zadziało, jakby podczas oglądania tego filmu i tak myślę, ale patola, jakby naprawdę, to jest patologia. I nie ma nic złego w oglądaniu takich rzeczy, nie ma nic złego nawet może chęci jakiegoś takiego dreszczyku w związku, żeby coś tam się wydarzyło, takiego wiecie, coś jest bardziej nieprzewidywalne i może jakieś takie nowe. Oczywiście, to jest super, ale niekoniecznie w tak patologiczny sposób. 50 twarzy Greya też na przykład jest ogromnym sukcesem. Film, który naprawdę no, miliardy zarabiał i w sumie też sytuacja patologiczna. Chłopak, facet się zakochuje w dziewczynie, ale on jest sadystą, lubi karać kobiety i przez to, że jego mama jakby coś tam się działo i o kobiety go uwielbiają. I tak myślisz, what? Jakby w normalnym życiu, gdybyś spotkała takiego faceta i on ci powiedziałby, że jest sadystą i że chce ci bić, bo to go podnieca, to myślę, że większość z nas by powiedziała, puknij się w głowę.
chyba jesteś nienormalny. A normalnie oglądamy ten film z takim, wow, jaki on jest trudny, go trzeba naprawić, ja go chcę naprawić. I myślę, że właśnie my kobiety mamy taką chęć naprawy mężczyzn, że my mamy takie poczucie, że nasza miłość go wyleczy. I często takie dziewczyny, które mają większą, czy kobiety, które mają jakby większą chęć tego, jakby gdzieś tam większą potrzebę naprawienia tych ludzi, to one później lądują w patologicznych związkach i w toksycznych związkach, bo myślą, że chłopak, właśnie ten chłopak, czy ten mężczyzna, one go naprawią swoją miłością, one mu pokażą, że one go kochają i ta miłość zmieni to wszystko. No, jakby bądźmy szczerzy, w praktyce to tak nie wygląda. Związek ma być zdrowy, ma być oparty na miłości, na wzajemnym szacunku, na zaufaniu. A gdzie w takim związku szukać zaufania, jak nie wiesz, co on może zrobić i co on może odwalić? I to z jednej strony tak, jest ekscytujące, ale z drugiej strony to jest bardzo męczące na dłuższą metę. I wiecie, jestem ciekawa, jakie wy macie podejście do tego, czy w ogóle uświadomiliście sobie, że jest w nas taka chęć w ogóle posiadania takiego związku. I jak jest u ciebie, to daj znać, bo ja jestem bardzo ciekawa. Ja powiem wam, że przez jakiś czas miałam, ale spojrzałam tak właśnie, tak na chłonę i tak mówię, nie ma opcji, w życiu bym się nie pisała na coś takiego, bo po prostu no nie ma opcji, ale dajcie znać też. Czy oglądaliście, czy oglądałyście 365 dni? Dajcie znać, bo jestem ciekawa. Myślę, że tak, to jest trochę wstydliwe, że to oglądamy, ale tak to jest, taki film. No wszyscy jesteśmy tego po prostu ciekawi, jak skończy się ta historia. Blanka wiedziała, co robi, pisząc tą książkę. I nie byłaby bestseller, gdyby ludzie jej nie czytali, prawda? Więc gdzieś tam właśnie ja jestem ciekawa. Powiem, że czekam trochę na następną część, bo już chcę się dowiedzieć, jak to się skończy. Czy to się skończy happy endem jednak, czy nie? Dajcie znać, czy jesteście team Massimo, czy team na przykład Nacho on ma, tak? Którego z tych wolicie? Jeden, drugi jest mafiozą, więc ogólnie tutaj wybór, wiecie, wybór jest między jabłkiem a jabłkiem, ale rozumiecie, o co chodzi. Dajcie znać, bo ja jestem naprawdę ciekawa. Ja powiem wam szczerze, że nie wiem. Nie wiem, chyba team bardziej Massimo, tak mi się wydaje, już są małżeństwem, to może warto byłoby to ratować, ale nie wiem, jakby dla mnie w ogóle te dwie postacie są takie, są bardzo do siebie podobne i wiecie, to jakby, no nie wiem, dlaczego tak jest, że my kochamy tych bad boyów i po prostu jesteśmy oczarowane nimi. Ja wiem, aktorzy są bardzo przystojni, to jakby nie ujmuję temu, tu ja wiem, że dużo robi właśnie kwestia, jak ten aktor wygląda, nie? Jakby jest umięśniony, idealny, Adonis po prostu, cały tu, siam, tam, oho, ho, ho, ha, ha, ha. Ale i wiecie, i na przykład masz swojego męża, który, nie wiem, ma lekki brzuszek na przykład i myślisz, ale z drugiej strony spójrz na siebie, czy ty jesteś nią, czy wyglądasz jak ona, jesteś taka idealna? Nie, jakby patrzmy też na te filmy właśnie z takim dystansem, wiecie, o co mi chodzi, że po prostu gdzieś tam patrzymy na te filmy i myślimy, chciałabym takiego jak on, a chciałabym być taka jak ona, a coś tam, chciałabym to przeżyć, a z drugiej strony, czy naprawdę byś chciała tak logicznie, no niekoniecznie, właśnie o to chodzi, że to nie jest taka historia, która jest warta przeżycia, myślę. Może jak komuś coś takiego przydarzyło i mnie oglądasz jakimś cudem, to słuchaj, napisz do mnie, jestem bardzo ciekawa twoich historii, jak to się skończyło u ciebie. Może ktoś taki jest, może Blanka pisze, na przykład wiecie, na jakimś gdzieś refleksji, ona może kogoś takiego poznała, nie wiem, ale jestem ciekawa. Więc dajcie znać, jak to jest u was. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał i że ta tematyka wam się podobała. Wiecie, to jest taka szybka rozmina, z którą stwierdziłam, że kurczę, chcę się z wami podzielić, no bo to jest ciekawe. To jest naprawdę ciekawe, że my strasznie kochamy tych bad boyów, takich naprawdę chłopów, którzy robią nam krzywdę, może niekoniecznie fizyczną, ale psychiczną i wiecie, i my ich po prostu uwielbiamy. Więc dajcie znać, naprawdę, jestem ciekawa, serdecznie zapraszam was do komentowania właśnie tego filmu. Jeżeli podobał wam się film, to zostawcie łapkę w górę i może wiecie, rozwinę trochę ten temat, jeżeli będzie dużo łapek w górę, to rozwinę ten temat. Oczywiście zapraszam was do subskrybowania tego kanału, żeby być na bieżąco z każdym filmem. To wiecie, klikniecie sobie w subskrybuj, obok jest dzwoneczek, dacie sobie dzwoneczek i wtedy będziecie dostawać
zostawiać powiadomienia o każdym nowym filmie, który wychodzi na ten kanał. Oczywiście zapraszam Was też na moje social media, szczególnie na Instagram, gdzie ostatnio wleciała ciekawa rozkmina na temat kształtu piersi, więc możecie sobie wejść i zobaczyć mój post. Nie ostatni, a jeszcze przedostatni, w żółtej koszulce jestem, więc możecie sobie wejść i zobaczyć. I mam nadzieję, że po prostu widzimy się w następnym filmiku, kochani. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczoru, zależy kiedy, czy dobrej nocy, kiedy to oglądacie. I do zobaczenia. Pa!